Po nie w czasie. Zdaje się, że już bardzo rzadkie, dzisiaj może przez to, że wygląda na staroświecko moralizatorskie. Ma wyrażać żal, gdy się odnosi do naszych działań, a przygane, gdy do cudzych. To nie w porę. Ale taka pora może jeszcze nadejść. A jak już, po nie w czasie, to przepadło. Już przecież wcześniejszy od tego, co po nim nie w czas, dawniej też używany, oznaczał taką niewłaściwą porę, a po, nie w czasie, Miałoby więc wskazywać, że jest jeszcze, a może już po nim, po tym, nie w czasie. Sam czas był kiedyś właściwym czasem, a czasem też wygodą. Dzisiejsze wczasy powinny być wygodne, choć z czasem e, przestano je łączyć z czasem. Ale wcześniej to nie jak można byłoby sądzić w czasie, czyli we właściwym czasie, tylko trochę wcześniej, przed nim. Czasem to dobrze, czasem za wcześnie, z kolei za to wcześniej niż trzeba. Ale często tak mówimy, gdy chwalimy swoje lub cudze przygotowanie do tego, co ma być.